Sieć zaprasza na program. Miesiąc temu byliśmy na terenie dworca fabrycznego. Pogoda, minus 22 stopnie, wstrzymały pracę. Jednak powoli robotnicy i maszyny pojawiają się na placu budowy. Rozpoczęła się rozbiórka budynków przy ulicy Składowej. Generalny wykonawca uzyskał w ostatnim czasie pozwolenie na rozbiórki części budynków przy ulicy Składowej. Chodzi o kilka kamienic wraz z oficynami. W tej chwili trwają przygotowania do nich. Teren został ogrodzony i zabezpieczony. Robotnicy będą przeprowadzali te rozbiórki w dużej części ręcznie ze względu na bezpieczeństwo, na to, że jest tutaj blisko ulica i ruch uliczny. Maszyny zostaną wykorzystane do rozbiórki budynków położonych bliżej torów. Użycie ciężkiego sprzętu w tych miejscach nie będzie stanowić zagrożenia dla ludzi i pojazdów. Po tych parterowych budynkach stojących przy peronach zostało tylko to, sterta gruzu. W związku z tym, że będą te rozbiórki rozpoczynane, to wiadomo, że są stosowne zezwolenia prawie na wszystkie obiekty. Już niewiele zostało tych pozwoleń do uzyskania i te, które jeszcze ich nie ma, będą w najbliższym czasie. Inwestor czeka jeszcze tylko na najważniejsze pozwolenie na rozbiórkę głównego budynku. W najbliższych tygodniach czeka nas kontynuacja prac geologicznych, bo one jeszcze nie są zakończone. Są już w takiej fazie zaawansowanej, ale jeszcze nie są zakończone i to na pewno będzie trwało. One mają być skończone w marcu, myślę, i później będą opracowywane wyniki tych badań. Geolodzy odkryli na wysokości stacji Niciarniana podziemny zbiornik wodny. Okazało się, że nie był nigdzie zewidencjonowany. Utworzył się samoistnie. Na szczęście znajduje się w pewnej odległości od planowanego wykopu. Od początku wiadomo było, że pod ziemią na głębokości kilkunastu metrów jest woda. Nie wiadomo było tylko, jak głęboko. Geologowie przeprowadzają cały czas badania na terenie tutaj budowy. W ostatnim czasie przeprowadzili takie skomplikowane badanie, które miało pokazać, jak zachowuje się woda gruntowa. Wywiercili studnie o średnicy 25 cm, głębokości 50 metrów. W okolicy tej studni wykopali kolejne cztery studzienki. Użyli pompy i to badanie miało pokazać, jak zachowuje się woda gruntowa. Firma Systra, która dla konsorcjum przygotowuje koncepcję projektową, kończy pierwszy etap, nazywany branżowym. W koncepcji określone są przede wszystkim przebiegi głównych tras komunikacyjnych już z liniami rozgraniczającymi. Układy komunikacyjne, układy funkcjonalne poszczególnych obiektów budowlanych i za obrysy tych obiektów wraz z wstępną jak gdyby dyspozycją przestrzenną. To tworzenie tak zwanej mapy drogowej, wytycznych, gdzie rozlokować poszczególne strefy działalności. Projektanci ustalą, w jakich miejscach będą znajdować się na przykład kasy, poczekalnie, strefy gastronomiczne, sklepy. W tej fazie projektanci wytyczą rozwiązania transportowe. Jeżeli będą przyjęte te generalne założenia w koncepcji, to później kolejne fazy projektowe to już są fazy uszczegółowiające. Natomiast nie ma już wtedy dyskusji co do rozwiązań generalnych, układów komunikacyjnych, przestrzennych. Są już pierwsze wizualizacje nowego dworca. Na razie nie zostały upublicznione. PKP zgłasza ostatnie poprawki do projektu. Możemy zapewnić, nowa koncepcja ma niewiele wspólnego z tymi starymi wizualizacjami. Jest o wiele bardziej nowoczesna. Według PKP prezentacja wizualizacji odbędzie się w ciągu miesiąca. Łódź dziękuję za uwagę.